Gdzie my żyjemy, panie przewodniczący? W państwie policyjnym, w państwie, w którym działa policja obyczajowa, w którym policja, ta wspaniała służba, która ma chronić obywateli, zamieniła się w ideologiczne ramię partii. W, to jest przerażające i to będzie dalej, jeżeli będzie rządził PiS i Konfederacja. Oni będą nam wchodzili do łóżek, do głów, do serc e, i będą rozrzucali pieniądze, mówiąc, że to jest cena, którą e, za to warto zapłacić. Takie sytuacje nie mają prawa się zdarzać. To jest koszmar, to jest dramat, to co dzisiaj słyszymy i o czym mówimy. Czyli ja był ministrem spraw wewnętrznych, no właśnie. to komendant główny policji byłby umiejętności. To na jest dywaniku tak, że pan, że pan minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powinien wyjść na konferencję prasową Ale i zamiast oczywiście. zajmować się panią Marijką, która oczywiście. napadła na dziewczynę w trakcie parady równości, to jednak powinien zająć się tą sprawą? Natychmiast komendant policji na Dywanik, natychmiast minister sprawiedliwości, minister zdrowia z tłumaczeniami przez cały dzień jak mogło dojść do takiej sytuacji i państwo, które wynagrodzi tej kobiecie, to co miała. Ale wie pani, to się nie zmieni, dopóki my ich nie zmienimy.